Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnym odcinku z Otwocka. Znaleźliśmy kolejny budynek. No, i planujemy go sprawdzić. Sprawdzimy, tak. Czy coś może ciekawego? Historii na pewno nie mamy. Nie ma. Ale po prostu zobaczymy, czy uda nam się tam wejść. I czy coś może się uda też złapać na urządzenie. Więc może bez zbędnego przedłużania i tutaj wchodzimy od razu. Masz. Zaczamy na niej balankę. Zbadamy i nie zeksplorowane. Być może. Na pewno nie jest to... Noga. No jak jest świeżo budowane. To będzie obczaj, czy jest to gdzieś wejść? Był też na jakiś chcesz? Nie, nie. Dzika nie, nie, nie dzika. To jest jakieś pizza. To jest fajne, to nie? Dobra, to jest fajne. No fajnie, no. Będzie ekstra. Co tak dziwne, tylko drzwi? K2? Klaudia, K2? Co K2? K2. Ja mam, ja K2. K2, ja mam schowane. Co K2? Kawa? Wyczuj. Masz K2? Ja, a ja mam to w kieszeni, dobra. Tutaj mam. Teraz moja, co trzymasz? Nie trzymam, trzymam. Nie trzymam. Ty. O, siedem. Dobra, ty, wiem, gdzie przesiedzimy do czwartej. Ale w ogóle tego nie jest. Bo nie będzie wiary. Nikt nam by chyba... Ty, bardziej nie pała. Jak to już zostało MBI dane tylko. No fajnie, bym przesiedział. No, się tam wypisa wszystko. O! Pismo Święte? No. Śpiewam Tobie, Panie. Nie, piosenki. Biorę jakieś ty. To jest wyjście. Dobra. Chodźmy dalej. To wygląda takie mini pałacik, nie? Ma takie jakby... A tam nie było jakieś willa? Jakaś teraz klawiatura. To nie jest ta willa, co tam pisało. Kulawy książę, książka. No, niekiedy nie idzie to jeszcze wyposażenie. Tutaj się drzeczko. Śmieci. Mieli sam taki rozpał, bo nie wiem. Nie wiem, czy chciałabym, żeby tutaj... O! Co to było? No, dalej to jest. Thank you.
Czuć taką wilgoć już, nie? Tak, na ścianę. Złapała na ścianę. No. A to już nawet ten. Ale to jest żółty, kiber. O nie, piwnica. Nie. Ulubione miejsce Kowala. No na pewno. Góra czy dół? Góra czy jeszcze. Nie boimy się iść na górę? A co sobie... Aha. Chodźmy. To są te sukty takie średnie. Na górze mogą spać, nie? Jakby było im zimno. Na górze jest ciepło. Nie, góra. Ja. Góra, a dalej, no to góra. Wygięte są tak trochę w jedną stronę, ale... Myślę, że można to nazwać opuszczoną willą jakąś. No, opuszczona willą. Taką. Tam wyżej nie wyjdziemy, nawet nie ma schodu dalej. Poproszę na was. No jeszcze tak nie widzę. Na wybitę nie dojdziemy. Na balkon? Jest tu taki zapach starego domu. Chodźcie na balkon. Nie, to jest taki gany. Aha, daleko poszliśmy. Idę! Dlani! Ty, to twoje tu fajnie? Co się dzieje? Nie ma dobrze. Wyszło, dobra. Garn. Te miski. No jeszcze nie wiem, gdzie sprzęt został. Czyli nie zostało tak do końca tego. No to powiedziałem. No, wyżej, no, no wiem. Nie wyjdziemy. To widać. A z którego roku gazeta? Przypomina mi jak w Krzeszowicach. Autko, to jest na autko. Najwięcej jest właśnie tych. Taki ekstra, no Klaudia, co robi. Najwięcej jest właśnie jakiś gazet. Nie, ekonomiką, no, tak nie na żadnych. Biblia szatana, o. Nie.
Nekonomikon. Jak przyzwać demona. Polecam, może poczytamy sobie. Gdzie to masz? Nie, to nigdzie nie. Kręcam ludzi. Nekonomikon. O, fajna książka. Ja nie, Biblię byśmy gdzieś znaleźli. Nie tam tym pokoju. Ale... To samo co w poprzednim. To jest taki syf. Cześć, czy tam jeszcze jest coś dalej? No i taka mała garderobka. No garderoba to, bo to taka. Tam leżą jakieś. A gazety z którego tam roku były? 2010. A to nie. Ty, to 13 lat co najmniej. To jeszcze nie mam skazane do końca. Albo gazety są z tego roku, a on był później. Ale byliśmy w takim jednym fajnym domu na Krzyżowicach, nie? No właśnie, przypomina mi. Tylko, że ten to jest bardziej wielkie, nie? No tutaj są większe. Tutaj spał. Ja widzę tak przygotówka typowo na spanko. Mhm. I pachnie też. Wątpię, znaczy nie pachnie. Tylko tam, wiesz, popatrzę, nie? Aha. I tam myślę na tym fotelu położyć coś, wiesz? Aha, no, w sumie fotel. Ale to podejrzewam, ktoś się raczej wyprowadził i zostawił tutaj. Wątpię, że... To są tutaj. Wyjdziemy, ale już wyżej nie. Ty. Dałoby radę wskoczyć, co? Tylko nie wiem, jakie to stanie. Złym. No, a tam jest zniszczony tam wyżej, to tam nie wyjdzie. Nie jest problem. Chociaż kto nie zabije, to nie pije szampana. W ogóle ja nie musimy sobie zrobić porządek z tymi dechami. Wiesz, ty znowu? Hello. Nie, do Klaudii mówię. Aha. Trzeba by się było tak trzymać. Niech pije się pode mną, chociaż napija. No, na spokojnie. To naprawdę powoli. Powoli przy ścianie. To jest zbite z deski, no? To są deski powoli. No. To skręcane z tym. Okay. Bardzo powoli i uważnie. Pomożemy je jeden punkt. Tu se skoczymy. Jedną nogą od razu tu.
wtedy wyjdzie. Dobra. Mhm. Ja łatwo. Ja bym dała. O, wtedy wyjdzie. Tam też mogę wejść. Nie. Nie. Ty, no ładnie. No, buty są odciśnięte. No, to gdzieś tam jest. Tu się coś zjerało. Kadrycz jeszcze. Powiem tak, jak w gąbkiekarze, nie? Mhm. Kadrycz jeszcze. No tam jest balkon, nie? Tu by był balkon, nie? No tak, tam byłby balkon. Tam się rusza ten... Tam pod wpływem wiatru pewnie, nie? No pewnie tak. A poświeć tam dalej, może... Nie wiem, tu jest jakiś balkonik, tam już nic nie ma, ale... Tak, balkonik, no. Tam lepiej nie wychodzić, bo... Nie wiadomo jak balkon, w jakim stanie. No właśnie. To było bardzo dla mnie zakazane. Tam już jak się paliło. Nie, zobaczmy drugą stronę. Jakaś niebieska kuleczka tam jest? W środku? No, bombka. Bombka właśnie, no. Świątecznie. Tutaj robi ciarnia i jakiś balkonik. Mm. Tam też balkon. Cała sofa tutaj wers krzesło. To jest zamknięte. Wybijamy? Nie, od drugiej strony się da wbić. Aha! A od drugiej strony się da wbić. Tam jest mało bąbki. Te słoiki, taka spiżarka, no. No tutaj jest to samo, to też cztery takie wejście do spiżarki. A co dalej jeszcze? Co? Tutaj jest jakiś nowy pokój. O, co reklamy? Aha, to nie. No właśnie, a tam były klocki. A pokoje dziewczynki takie ukryte, no? Mhm. Ale fajne. Tam były takie klocki też. No to może też, też. Dzieciak to musiał być dziewczynka i chłopcy. Mhm. To jest pewnie zdjęcie tych pań. Może rodziców, albo tych właścicieli może. Tego przybytku. Mogą być tutaj usiadę, bo... No. Dobra. Obawiam się to.
Dobra. Podkowalę. Dobra. Co? Przykleiło ci się. Tutaj też masz z gówna. Gdzie to było? Tutaj tak słyszałem, że to jest dziwne, wydawało się. Gdzie był fotel? Niżej. Niżej. Niżej był fotel. Niżej był fotel. Jezu, aha, tu szkło sypało po prostu. Jeszcze studnica. Zrobimy pierwszą sesję na tym fotelu. Co? Sesję na tym fotelu. Sesję na fotelu, no? No gdzie on jest? Był w jakiejś tej. Już tu w pomieszczeniu. Tam. To jest niemożliwe. To tam dalej chyba. Nie dalej? Ale tu już jest ta piwnica. A, czekaj. Aha. Dobra. Może ja sobie siądę i sesja z różdżkami. Dobra. O, dobra, to mi pomysł. Ale to zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Na wyżej. Nie, bo chcę jednak dać w progu. Ja też będę zadawał pytanie, może będzie tak tu i będzie tak tutaj. No dobra, masz jakieś na mnie pytanie? To wam. Czy zdjęcie, które było na górze, to wy tutaj jesteście? Czy wy tutaj mieszkaliście? Leży na górze. Tak, a ja nie mam żadnej odpowiedzi. Odpowiedź mamy na niej. I ty długo to świeci na zielono. Okej. Okay. Teraz jakoś... Olma. Ty to się nie przegubi. Dobra. Zadawaj kolejne pytanie. No. Czy ktoś splądrował wasz dom?
Dobrze. Dziękujemy. Niech się zasytuje. Zobaczymy, czy będzie co chwilę taka odpowiedź. To splądrowanie domu skończyło się także waszą śmiercią? No to dziękujemy. Bo faktycznie jesteś na rzeczy. Jakie jest jeszcze pytanie? Czy na górnym piętrze, na samej górze był pożar? Zielone to tak, czerwone to nie. Tak jak odpowiadasz. Skrzyżowanie na nie to jest ostrzeżenie. Rozstawiliśmy tu także dwa inne urządzenia oraz mamy takie specjalne różdżki, na które możesz też odpowiedzieć. Spróbuj odpowiedzieć na inne urządzenia bądź na te różdżki. No tylko zadaj mu to pytanie. I czy możesz to zrobić? O, no i już. Powiał wiatr teraz. Poczułem wiatr. Nie ma odpowiedzi na razie. Wieje wiatr, a one się stoją w jedno miejsce cały czas się patrzą. Nie obracają się. Ja tylko trzymam tak i przed siebie. Jak się coś będzie działo, to się będzie działo. Niech się dzieje wola nieba, nie? Jeśli tu jesteś, to spróbuj skrzyżować te różdżki. Jeśli się tu nie ma, to możesz je rozszerzyć na bok. To jak to zrobiłeś? W sumie dobre. Nie, szczerze to po prostu, bo tu nie ma. Nie? Jeśli ktoś tu z nami jest, niech spróbuje skrzyżować różdżki. Jedna? Się rusza? No, jedna się rusza, ale to się muszą skrzyżować. Właśnie może się skierowały w stanie kapiącej wody. Czy w tym budynku znajduje się kobieta i mężczyzna, których zdjęcie widzieliśmy na samej górze? Zdjęcie ślubne. W sumie nie wiem, czy nie zadałem pierwszego pytania takiego. No właśnie. No to wprowadziłeś mnie w błąd, bo żeś powiedział, że nie zadałem, czy ktoś jest tutaj z nami. Zadałem tylko w tej formie, nie? No, czy są tutaj z nami, tak. Te osoby, które widzieliśmy na zdjęciu. No i nie było odpowiedzi, więc nie ma. Ale niby Flux mówił, że są. Nie, może jeszcze pomysł na jakieś pytanie? Myślę. Jakie miejsce nieznane, to tak średnio, no i wiadomo. No tylko co Flux? Czy mieliście dziecko? O, czy mieliście dzieci, nie? Tak, jak skrzyżujecie nie, to nie mieliście tym nic. Widzieliśmy pokój? Pokój? Tak, pokój chłopczyka i chyba... Klocki? Więc albo to waszych dzieci, albo to nie wasze dzieci. Długo nie świeciło na zielono. I zadałeś pytanie i odpowiedział. A u mnie nic. No nie wiem, czy obalić, czy nie obalać. Kurde, no na sensowne są odpowiedzi. Co byłoby te fakty. Jakie jeszcze pytanie mogą mieć? Okej. Okay. No w sumie odpowiedzieli. Flux odpowiedział, że tak, są tutaj. No to w każdym razie, czy nas widzicie? Tak, skrzyżować trzeba różdżki, no nie, to trzeba rozstrzelić. Czy nas widzicie tutaj?
No, że to już tak długo bym nie czekał na odpowiedź. Dobra, to może inaczej. Dzieci były na to. Czy są tutaj może duchy dzieci? Dusze. Dusza dzieci, no. No tak skrzyżować nie trzeba ostrzelić. Czy pukają się tutaj? Jeżeli są dzieci, to mogą pobawić się tutaj taką kuleczką. No, możecie ją zaświecić. No i Flux też siedzi cichutko. Kolejne pytanie. Czy możesz usiąść na tym fotelu? No czemu za mną ma siadać? Że one mają być trochę oddalone od siebie. Mają, no tak jak teraz. Ale tak. Mogą być jeszcze bardziej, nie? Ale wtedy... O. No. Czy bliżej, czy dalej, no i tak... No, jeśli tak, czy możesz tu siąść z tyłu, tak, skrzyżować trzeba łóżki? Nie, trzeba je ostrzelić. No, co jakiś czas mam poodmuch wiatru, chłodu. Nie ma odpowiedzi teraz tam. No ja w Fluxie też ciszę. A u mnie cały czas, no nie było odpowiedzi na nic. Czyli nie fejkuję, jak widać. A miejsce nie jest jakieś specjalnie owlane to tutaj w legendy, nie? Ani w jakiejś historii. Taki odcinek obalający ten. Nieskuteczność różnych. Ale też nie oświeca się co chwilę. No też nie. No, no ale tak tam często tak. Co jakiś okres czasu i tak szybciej. Teraz już... Nie potrafisz wpłynąć na te różdżki? Zielone na tak, czerwone na nie? To jest dobre pytanie, żeby... No właśnie. Nie. Inaczej. Czy potrafisz wpłynąć na różdżki? Zielone tak, czerwone nie. Albo je skrzyżuj, jeśli potrafisz. A jeśli nie potrafisz, no to nic z nimi nie zrobisz. Długo jest cisza. No i nie, różki nawet wiesz. Wiesz, widziałeś na filmach Skali, no one od razu reagowały. No to ja się mówię, zadawałem pytania tam na dole, w poprzednim odcinku i od razu coś tam się, wiesz, przykręcały do się ku sobie. Jak tylko wytłumaczyłem, że należy skrzyżować na tak, odhaczyć na boki, na nie. No czyli możemy obalić, że ta chałupa jest w coś nawiedzona. No chyba, że Flux, albo w przeciągu, albo faktycznie jakieś anomalie. No ja dwa razy później poczułem wiatr. No a i tak nie reagował. Też nie wiadomo, czemu wierzyć. No to niech zdecydują widzowie. No właśnie. Znowu czuję chłód. Teraz? No, mi też wieje. No i patrz. To już jest drugi raz, kiedy nie reaguje na ten chłód. Wieje tutaj wiaterkiem, a on nie reaguje. Faktycznie. Zobaczymy. Albo możecie jakieś dać rady, co źle robię. Może to ja coś źle robię, bo źle te pytania zadajemy. Mamy jeszcze jakieś pytania? Na razie to zostawiamy. Nie do wyjaśnienia widzą.
Czy jesteście na górnym piętrze? Strzujcie na tak, rozszerzcie na nie. Bardzo długo użyć cicho. No i Flux też cisza, nie? No w ogóle cisza na Fluxie jest zabawna. A wcześniej były pytania i odpowiedzi od razu. No. Na konkretne pytania, no gdzie... No i jakby siadało coś za koło mnie, to by może taka dwójka tutaj była. Znowu chłód. Chyba nic nie skacze. No to zostawimy to do wyjaśnienia, jak widzą. Do opinii. Do opinii widzę. Może masz jeszcze jakieś pytanie? Dobrze, skoro jest taka cisza na tym urządzeniu, to może zadamy znów takie proste pytanie. Czy mamy stąd wyjść, opuścić to miejsce. Ten budynek, to miejsce? Zielone na tak, czerwone na nie. Albo skrzyżujcie łóżki na tak, rozszerzcie na tak. Schowaj różdżki i wyłącz światło. A teraz jak nie ma tutaj nikogo, czy... Usiądziesz tutaj? Nie. Coś tam baterię kolejną naładowano. Kuleczki tu już nie ma? Gdzie jest kuleczka? Klaudia, daj na drugie to ramię. O, no. Wtedy jak siądzie, to będzie widać. To się... Jeśli chcesz, to się rozsiąść na tym fotelu, możesz się oprzeć na opieradłach, na opieradłach z tym. Będziemy to widzieć. To faktycznie wieje, a on nic. Już długo. Więc może faktycznie coś na ten, na rzeczy jest. A kurkę schowałeś? Czy... Schowałem. Schowałeś. No i nic, nic nie ma na miejscu. No, można tak powiedzieć po na pół, no, budynek jest świeżutki. Że tak mówimy. Nie obóz legendy, ani mity, ani tym bardziej. Chyba nikt tu w takim razie nie zginął jakąś makabryczną śmiercią. Bądź nagle. A co to było pytanie? Żeby sobie usiadł? Nie. Albo czy możesz usiąść? Coś jeszcze wcześniej zadawałem na Fluxie. Czy mamy stąd wyjść? No tak. Może już nas dość gadania. No dobrze, czekaj, niech się zesytuje. Zadaję jeszcze raz to pytanie i jeśli tak, to wyjdziemy. No. Nie było długo odpowiedzi, więc nie wiemy, jak mamy potraktować odpowiedź. Więc jeszcze raz. Jeżeli jeszcze raz zapali zielone światło, wychodzimy od razu. Tak, w piwnicy to chyba nawet nie ma co odwiedzać.
Zobaczymy, tylko będziemy sprawdzić. Jeśli ci ciężko, możesz skorzystać z energii urządzeń rozmieszczonych w pokoju. Długo nie mam tego powiedzieć. No, czyli ciężko to zrobić jakąkolwiek energię. Podejrzewam, że strasznie tutaj jest. Jeśli nie jest zerowa, to jest minimalna po prostu. Mhm. Czyli tutaj może coś jest, albo może to jakiś zalążek czegoś, albo my coś właśnie wymyśliliśmy i taka legenda tu. I coś się tu już przyczepi, nie? Tak jest, że czasami coś żyje własnym życiem, jak już coś wymyśli, coś. No, możemy iść chyba do tej piwnicy. Dobra. Żyjesz w ogóle zimno? Nie zimno ci? Aha. Dlatego się chowam. A, dobra. No, ziel czerwony chodzi. Całe urządzenie działa, tylko coś jest nie tak, albo, no zobaczymy, no to jest do opinii, że tak powiem, widza. Co wierzysz, bardziej ufa Fluxowi, czy ufa bardziej różdżkom, czy ufa bardziej, nie wiem, zdrowemu rozsądkowi, nie? Widzisz opuszczony świeżo dom, to raczej wątpię, że będą jakieś duchy, nie? Tak na zdrowy rozsądek myślę, nie? A, jeszcze jeden. Dobra. Ten to drzemowy, to nie ma. Nie, on też nie zapikał, a był tutaj obok. No nie chciałem właśnie o nim mówić, bo myślałem, że może nas coś zaskoczy, chociaż na koniec tak bardziej. Dobra. No to ten. Tędy. Czekaj, tu. A dwójki żeście wzięli? Mam. Obie, nie? Ja też mam. Ty masz drugą, no. Dobra, no to... No, ja nie idę przodem. Ja sam zgadzę. Nie dobra, słyszę piwnica, a to powoli ma puki. Schody są jakieś takie niedobarne. Znicze, jakieś buty. Puszki, butelki. No to są moje. Uch, jakaś duża paka łyńca. Tam jakieś buty. Ciekawy. Tu jeszcze zobaczmy. A to kotłowie. No, ale na kotłowie. Pamiętacie takie rejestry? Właśnie takie. Drewno jeszcze na opał. Nie, cegły nawet. Moje spiżania. Tutaj wiecie, spiżania. Też te kędesy to moja prababcia nawet miała jeszcze. Znaczy prababci już nie ma, ale tam kędesy zostały. Tak, kotłownia. Tu są nawet jakieś narzędzia takie, to wodę. Służba więzienna. Urządzenia takie. No i tu też spiżarka, nawet widelce jakieś jeszcze. Ktoś poszedł siedzieć. Co? Tak? Albo ktoś był w służbie więziennej.
Puzzle, no. Tak jakby faktycznie dzieci. No i po kolei. Opuszczamy to miejsce. Jeśli cokolwiek tutaj było, niech tutaj zostanie. I przykro nam, że dom ten został zdewastowany i splądrowany. I opuszczony. Ej, to jest nawet, wiecie co? Nawet takie fajne ten. Zaplecze, Jezus. Odchodzimy, nie podążajcie za nami. Do zawału. Żegnamy się. Ty, bateria. No. Tylko ten mini. No tutaj tak nie ma nic. Nie ma nic, ja się prawie zostałem, bo nie ten... Ten tutaj wysuszony liść, nie? Ten wysuszony liść mnie wystarczył. Tutaj jeszcze może coś, bo oni tu mieli coś jeszcze. No, mieli jakieś takie... Tak, zwierzątka były. Zwierzątka mieli, tak. Coś taka jest. Szuszka, nie? Śniuki jakieś, coś tego. Całą mogli mieć samą kontrolę. Gospodarstwo takie. No nie rolne, ale... Taki ładny domek, nie? Tu był garaż. Ile to kabli, bo to jest jedno tego. Jedzi. No, szybko. To jakby cały Lublin chodzi tutaj. Także na dzisiaj to wszystko i zaraz widzimy się na outro. Macie taki ciekawszy odcinek. Sami ocencie, co sądzicie. Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnej wyprawie. Miałeś latarkę wyłączyć z czoła. Wyłączyłem czy... A, nie. Dupa. No to dobra, czekaj sobie. Ale se ja nie chciałem zrobić to jeszcze. Witajcie, drodzy widzowie, na kolejnej wyprawie. Włączy się... Bądź poważny, Kowal, no, za chwilę. Dobra, uwaga teraz. Dawaj. Włączony jest. I udało nam się wejść do środka. Jesteście już właśnie po tym materiale. I no były tak jakby sensowne odpowiedzi. Tej odpowiedzi na nie, no to nie uzyskamy chyba. No nie wiem, co. Ale no, gdyby to faktycznie wpływało wiatr, to by, no czyli jakby wiał wiatr, to byłoby raz zielone, raz czerwone, bo to wiałoby tak samo w ten czujnik, no i jedno i drugie by musiało reagować. Reagowało jedno. No i eksplor zrobiliśmy. Pytania konkretne. Dość konkretny, fajny eksplor. Później tak jakby już nie chciało odpowiadać, bo przez dłuższy czas... Tak. Był w stanie spoczynku. Tak samo no, na różdżkach żadnej reakcji. A to już do waszej oceny, czy to bardziej, bo to wiecie, świeży budynek, to tak spostrzegliśmy go z ulicy. Co najmniej 2010 gazety były, więc 13 lat może były opuszczone. Klocki, klocuszki były, był pokoik puzzle. Taki ukryty, na różowo oklejony tapetą, pewnie było... dla dziewczynki. I nie pytaliśmy o dzieci. Było, że pytanie. I było, że dzieci niby są. No, Flux odpowiedział tak. I parę razy zdjęcia. Tak. No, dwa razy zapytaliśmy o to samo. I o te starsze osoby, czy to są, nie? To i odpowiedział Flux. Flux odpowiadał, różdżki nic nie reagowały. Ale więc, świeży budynek, no, nie wiem, Flux czy może... Zostawiamy wam do skomentowania. Do waszej tej... To już zrobiliśmy ten odcinek tak na oparach, bo to już też jesteśmy po... W sumie dzisiaj dwóch nagrywkach, dwóch odcinkach. Tak jak już macie zofiówkę do obejrzenia. I to był ten bonusowy odcinek, jakby można powiedzieć. Można powiedzieć taki bonus, ale jest wrzucony. Ale jest, żebyście zobaczyli, jak działają różdżki, no nie? Że nie oszukujemy faktycznie, jak nie ma faktycznie jakiejś odpowiedzi, to nie odpowiadam. No nie ruszają się w ogóle. Także pozostaje nam już wreszcie zbierać się na pociąg.
I do domu. Do domu. Dobra. Do kolejnego. Więc lecimy i trzymajcie się. Cześć. Yo.